Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder do odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2 Heft. To jest dekoder firmy Strong, model SRT8119. Dobrze, zobaczymy, co się prezentuje w opakowaniu od dekodera. Jak widzimy, jest dekoder niewielkich rozmiarów. Obudowa jest z tworzywa sztucznego. Z przodu, jak widzimy, nie ma żadnych przycisków, jest tylko wejście USB. Z boku mamy wejście na zasilacz. Z tyłu mamy wejście na antenę do odbioru telewizji naziemnej, wyjście HDMI, wyjście z kart oraz wyjście dźwięku cyfrowego koaksjalnego. Jak widzimy, od dołu mamy otwory wentylacyjne. Dobrze, zobaczymy, co jeszcze dalej w opakowaniu. Znajduje się zasilacz. Tu jest 12 V na 1 A. Maksymalny pobór mocy 12 W. Mamy też pilota do zmiany kanałów. Jak widzimy, brakuje części programowalnej, czyli tym pilotem nie możemy obsługiwać telewizora. I jak widzimy, jeśli chodzi o zmianę kanałów i głośności, to musimy robić w części tak zwanej joysticka, a tam ci powinno być kanał góra, kanał dół, tak samo głośniej, ciszej, są przyciski do przewijania. Jak słychać, przyciski są dobrze gumowane, nie ma takiego pykania jak w niektórych dekoderach. Tu jest duży plus, jeśli chodzi o przyciski. Znajdują się też baterie. Nie w każdym zestawie są teraz baterie i kabel HDMI. Tu kabla HDMI nie ma w zestawie, ale są przynajmniej baterie. Oraz instrukcja obsługi od dekodera. Dobrze, podłączymy dekoder Strong pod telewizor i zobaczymy, jak zmieniają się kanały i jak wygląda nagrywanie na tym dekoderze. Podłączyłem dekoder Strong SRT8119 do telewizora kablem HDMI oraz anteny zewnętrznej. Jak widzimy, pojawiło nam się główne menu. Teraz trzeba znaleźć język polski. Teraz mamy wybór rozdzielczości. Możemy zmienić między 1080, 1080p, 576. Wrócimy do 1080 i tak samo mamy proporcje ekranu, czyli 4:3 lub 16:9. Możemy wybrać też automatycznie. Tu, jak widzimy, mamy troszeczkę problem z tłumaczeniem. Jest wybór zasilania anteny, jest poza albo na znaczy włączone, poza wyłączone. Tak samo mamy kanały do wyboru FTA, czyli darmowe, są zaznaczone tak lub nie. Zostajemy przy pozycji tak. Teraz, jak widzimy, dekoder nam wyszukuje programy telewizyjne. Zaraz zobaczymy, jak się wygląda jego menu po wyszukiwaniu kanałów. Dekoder nam znalazł już programy. Teraz zobaczymy, jak wygląda menu dekodera. Jak klikniemy guzik menu, widzicie, tu jest taka lista na dole. Nie ma tak jak w niektórych dekoderach kafelki, nad które zajmują cały ekran. Tu po prostu mamy na dole listę. Zobaczmy, jak wygląda od programów lista kanałów. Tutaj pojawiło się nowe okienko, jest lista kanałów radiowych, blokada rodzicielska. Czy ma być według wyszukiwania kanałów według LCN, czy ustawione kanały według LCN, to jest ten, czy tam jest odgórnie ustawione pozycje kanału. Jak weźmiemy to na wyłączone, czyli poza, to wtedy możemy po prostu ustawić sobie własną listę kanałów, jaka nam się podoba, że na jedynce może być Polsat lub TVN, a jak jest uruchomiony LCN, wtedy kanały są ustawione odgórnie. Tak jak tu widzimy, mamy w tej chwili listę kanałów. Mamy do wyboru zielony zamek, czyli powinien zablokować, niebieski sortowanie, żółty usuń, OK modyfikacja kanału według LCN, jeden skasować kanał, dwa przemienić, czyli prawdopodobnie
zmienić nazwę kanału oraz wyjście zapisywanie. Kolejna część menu to jest instalacje. Tu mamy wyszukiwanie kanałów, automatyczne, ręczne, uruchomienie zasilania anteny z dekodera i kanały ma szukać darmowe czy płatne. Język, widzimy, mamy do wyboru język polski, możemy też języki pozmieniać na jakiś węgierski, szwedzki, ale zostaniemy przy języku polskim. Mamy do wyboru też pierwszy dźwięk, drugie audio, język napisów, język teletekstu, tryb napisów. Kolejne ustawienia AV. Tu jest rozdzielczość, co pokazywałem wcześniej. Tryb proporcji obrazu też pokazywałem wcześniej. Efekty wideo, czyli możemy zmienić kolory z dekodera, żeby były żywe, standardowe, domyślne. Wyjście dźwięku, czy ma być przez HDMI, czy przez wyjście koaksialne. Opis audio to jest dla osób niedowidzących, można wtedy w niektórych audycjach włączyć, żeby była wyłączony lektor, który dodatkowo mówi, co się dzieje na ekranie, to jest przy niektórych filmach. I HDMI, czy niektóre telewizory, jak mają funkcję włączoną, wtedy telewizor. Przepraszam. Jak jest HDMI CES włączone, wtedy telewizor się automatycznie uruchamia przy uruchomieniu dekodera. I tak samo jak dekoder wyłączymy, to telewizor też się potrafi wyłączyć. Ale to też nie wszystkie telewizory mają tą funkcję HDMI CES. Kolejna część menu to jest ustawienia. Tu jest ustawienie czasu lokalnego. W tej chwili pokazuje, że jest 13:09. Poprawną godzinę pobrał sobie. System, to jest informacja o systemie. Zobaczymy. Pokazana mamy wersję oprogramowanie, nazwa dekodera, kiedy była ostatnia aktualizacja. Ustawienia fabryczne, czyli ustawimy dekoder do ustawień fabrycznych. Zarządzanie książkami to jest zarządzanie nagraniami, czy możemy ustawić sobie, żeby dekoder tam się nagrał, czy ustawił włączyć nagrywanie. I tu mamy ustawienie, że ma nam się uruchomić kanał lub ma się nam nagrać. Wybieramy sobie na przykład nagraj. Powiedzmy, że nam dekoder zacznie nagrywać o 13:13, a skończy nam nagrywać o 13:15. To zaraz zobaczymy, czy nam będzie zacznie nagrywać. I niech to będzie kanał TVP Warszawa na przykład. Jak widzimy, mamy w tej chwili nam się od razu ustawiło zarządzanie książkami, to powinno być zarządzanie nagraniami, że nam nagra kanał TVP3. Dobra, zobaczymy kolejną część. Ustawienia OSD, czyli to jest ustawienia informacji na kanale, jaki długi czas ma nam być informacja po zmianie kanału oraz rozdzielczość ekranu, jaka ma być. I czy przy przełączaniu kanałów ma być czarny ekran, czy ma być taka stop klatka. Ja wolę taką stop klatkę, to zostawimy na stop klatkę. Aktualizacja przez USB. Jak na stronie Strong pojawi się aktualizacja, możemy wgrać ją na pendrive'a i z pendrive'a automatycznie zaktualizuje dekoder do najnowszej wersji. Kopie zapasowe. Ustawienie automatyczne odczuwania, czyli dekoder po jakim czasie ma się sam wyłączyć, czy ma, tak samo ma się wyłączyć po nagraniu. Dobrze, mamy teraz zakładkę centrum. Jak widzimy, wyskoczył nam komunikat, że zaraz się nagrywanie. To niech sobie nagrywa. Automatycznie, jak widzicie, dekoder tam przeskoczył na kanał TVP Warszawa, a my tam. Niech się w tle nagrywa, my wrócimy sobie. Jak widać, trwa nagrywanie, nie możemy wejść w zakładkę menu. Ale klikniemy guzik OK, zobaczymy, czy możemy po wszystkich kanałach przeskakiwać tylko po kanałach z danego MUX-u. Tu jak widzimy, trwa nagrywanie na kanale TVP, czyli możemy korzystać tylko z MUX-u TVP, czyli możemy zmienić sobie kanał na TVP Sport.
info, jedynkę, dwójkę. Oraz wróci do TVP Warszawa. Dobrze, niech nam dekoder skończy nagrywać. Jak skończy nagrywanie, to pokażę dalszą część menu. Dekoder skończył już nagrywanie, to możemy dalej wrócić do menu. Mamy teraz zakładkę centrum. Tu jest muzyka. Możemy sprawdzić, czy odtwarza muzykę z pendrive'a. Jak słychać, muzykę działa. Na MP3 można odtwarzać z pendrive'a. Kolejna zakładka to jest obrazek. Zobaczymy, czy nam się pojawi obrazek kota. Jak widzimy, możemy też oglądać zdjęcia na tym dekoderze. Mamy teraz zakładkę film. Jak widać, też działa, można odtwarzać filmy. Możemy przewijać. Kolejnie mamy menadżer rekordów, czyli menadżer nagrań. Tu jak widzicie, na tym pendrive testowałem nie jeden dekoder. Możemy tutaj otwarzać też filmy z innych dekoderów, czyli nagrane jako pendrive'a. Dzisiejszy to jest TVP Warszawa. Jak widzicie, to jest TVP Warszawa, podany dzień, godzina, o której zostało utworzone nagranie. Zobaczymy, jak się otworzy nagrywanie. Jak widać, dekoder nagra poprawnie, nie ma żadnej pikselozy. Dobrze, zobaczymy kolejną część menu. Informacje o dysku. Tak jak zapomniałem wspomnieć, żeby nagrywać na tego, ten dekoder, potrzeba podłączyć go do pendrive'a lub jakiegoś dysku zewnętrznego. Mam podane, ile mamy całkowitej pojemności. Miejsce odpoczynku, czyli wolne miejsce. Ile mamy zużytego pamięci. Jaki system nagrywania? Możemy ten pendrive też sformatować z dysku. Mamy tak samo konfigurację. Mamy zmiana czasu włączone, wyłączone. Na której partycji mamy nagrywać, ale ten dekoder ma tylko jedno wejście USB, czyli nie mamy wyboru. Oraz czy po nagrywaniu ma przejść w tryb czuwania, czy mamy oglądać dalej telewizję. Jak widzę, dotyczyliśmy całe menu, jeśli chodzi o ten dekoder. Zobaczymy teraz, jak wygląda pasek informacji. Dobrze, zobaczymy teraz, jak wygląda pasek informacji. Klikamy guzik i. Info, chciałem powiedzieć. Jak widzimy, mamy tu podane reżyseria, zielony, żeby przewinąć w dół, rok produkcji, opis danego odcinka. Jak klikniemy drugi raz guzik info, pojawi nam się numer kanału, sygnał, jakość. Zobaczymy teraz, jak wygląda EPG. Jak widzimy, na EPG mamy po lewej stronie mamy numer kanału, nazwę kanału, po prawej stronie mamy i podane, jakie są w tej chwili audycje. Na samej górze mamy podany dzień, miesiąc, rok, ale jak widzimy, mamy to podane w wersji angielskiej. Nie przetłumaczyli tego. Na dole mamy taki sam opis filmu, jak przed chwilą patrzyliśmy na funkcji info. Guzik niebieski nam przesuwa w dół. Jak widzimy, akurat jeśli chodzi o opis audycji, jest ładnie zrobiony, bo jest rok produkcji, kto wyprodukował, w jakim kraju został wyprodukowany, i opis. Jak zmienimy, tak jak standardowo, jak zmienimy kanał, to automatycznie nam się zmienia w tle audycja. I tak samo tutaj możemy nagrywać. Wejdziemy w prawo. Niech nam zacznie nagrywać wabank. Tu trzeba wybrać guzik czerwony. Guzik czerwony, nam pojawia się taka niebieska tarcza zegara. A jak klikniemy guzik zielony, to mamy tylko przypomnienie, pojawia nam się taka zielona kropka. Teraz zobaczymy, jak zmieniają się kanały w nowym standardzie DVB-T2 Heft. Klikniemy sobie na kanał TVP1. Jak widzimy, kanały się zmieniają dość szybko, nie ma żadnej pikselozy.
rozmycie ekranu. Jak widzimy, wszystko się ładnie zmienia, nie ma problemu. Jeśli chodzi o przyciski na pilocie, mamy guzik żółty audio, tu możemy zmieniać wersję dźwiękową, Dolby. Jeśli jest nadawany w innym standardzie, możemy to zmienić, czy ma być stereofoniczne, lewy, prawy, mono. Guzik media, to przechodzimy na pendrive'a. Guzik zielony, to mamy ten centrum media, obrazek, film, menedżer rekordów, informacje o twardym dysku. Guzik czerwony, przełączanie między telewizją a radiem, ale nic żadnego stacji radiowej nam nie znalazło, dlatego jest brak informacji o radiu. Dobrze, zobaczmy teraz, jak wygląda telegazeta na dekoderze Strong. Klikniemy guzik na pilocie. Jak widzimy, telegazeta zajmuje tylko centralny tą część ekranu. Ja bym wolał, gdyby była telegazeta na cały ekran. Jeśli ktoś korzysta z telegazety, to pewnie byłoby lepiej, bo wtedy byłyby większe literki. Zobaczmy, czy się wczytuje szybko. Tam 301 to był jakiś program. Jak widzimy, wczytywanie teletekstu jest dość szybkie. Mamy jeszcze guzik USB na pilocie. Automatycznie przechodzimy do nagrań, które są nagrane na pendrive'a. Jak widzicie, mamy tu podany kodek, z jakim był nagrywany dany program. Czyli jest albo Heft, nowy standard, albo stary 264. Czyli podsumujmy, działanie tego dekodera według mnie jest dość poprawne. Trzeba po prostu przyzwyczaić do pilota, jeśli chodzi o zmianę kanału, że trzeba działać z części joysticka, czyli góra, góra, dół, zmiana kanału, lewo, prawo, głośniej, ciszej. Niestety coraz więcej dekoderów ma piloty, także tutaj nie ma kanału i głośności, tylko po prostu przewijanie. To jest dla mnie minus, ale plus, jeśli chodzi o działanie przycisku, że są dość ciche, nic nie słychać, żeby było, nie są takie klikające w niektórych dekoderach od dekoderów. Mógłby też być część programowalna, ale wiadomo, to by dekoder trochę parę złotych więcej kosztował, jeśli chodzi o cenę dekodera. Jeśli chodzi o zmianę kanałów, oglądanie telewizji, poprawnie dekoder działa, nagrywanie na pendrive'a tak samo bardzo dobrze działa. Mogę ten dekoder śmiało polecić, jeśli ktoś nie jest wymagający, nie potrzebuje części programowalnej pilota. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.